Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Czyli mleko w torbie na mleko w torbie na mleko. Bardzo specyficzny tytuł, który przykuł moją uwagę. Drugi aspekt, który przykuł moją uwagę, 3,59 złotóweczek w złotówkach, tyle kosztuje ta gra na Steamie. Prawie 10 tysięcy recenzji. Na Steamie 97% pozytywnych. Gra ma język polski, trwa zaledwie 30 minut. Idealne na to, żeby zrobić sobie odcinek wstępny, gdyż również kolejny aspekt to posiada ona już sequel. I chciałbym te dwie gry sprawdzić. Z jakiegoś powodu jest to gra, która podobno, mimo że jest króciutka, prosta, to zostaje w pamięci. Jest w niej coś wyjątkowego, kilka osób mi ją kiedyś polecało, tu onomatopeję przy okazji pozdrawiam, bo ona ostatnio jakby wrzuciła mnie tutaj, jakby przypomniała mi, że czy przypomniał, przepraszam, bo nie wiem, w sumie przypomniał chyba, mimo że onomatopeja to taka ksywka w sumie żeńska, że jest taki twór i ja mam go w bibliotece od jakiegoś czasu i znalazłem chwilę, żeby tę grę wam pokazać, sam też ją przeżyć, tak jak mówię, 30 minut trwa tylko, ale kosztuje 3,59, to jest cena taniej paczki chipsów, a zatem zobaczmy, o co w tej grze chodzi, bo to jest podobno gra o wyzwaniach dnia codziennego. Mamy po prostu pomóc dziewczynie kupić mleko i być tym pierwszym, który jej nie zawiedzie, czyli kupić mleko, wyjść po mleko i wrócić z mlekiem, nie tak jak stary, tak, który wychodzi po mleko i nie wraca, a więc pomóż mi kupić mleko. Dobra. Wpisz swoje imię jak na opakowaniu. Moje imię na opakowaniu. Staszek w proszku. O, nie mogę. To Staszek. Okej, jak na opakowaniu. Jakim opakowaniu? Mleka? Idę do sklepu, myśląc nad tym, co powiem. Byłam na zewnątrz tak długo, że zapomniałam, co się mówi, wchodząc do sklepu. Jestem w drodze do sklepu. Do kogo ty mówisz? Zamknij się i idź. Do kogo ty mówisz? Przedstawiam siebie jako bohater gry. Może mi to pomoże zebrać myśli. Jakiej gry? Cóż, no wiesz, są takie gry, w których widzisz myśli bohatera na swoim własnym ekranie, wyobrażasz sobie? Więc pomyślałam, jeśli ktoś czyta moje myśli, to muszę być bardzo skoncentrowana, aby nie powiedzieć coś głupiego. Czegoś głupiego, haha. Biorę głęboki wdech. Dzień dobry, czy mogłabym... Ta gra ma 3 achievementy do zdobycia. Kurczę, zapomniałam. 19. próba i znowu mi się nie udaje. Zirytowana gryzę się w wargi. Więc jeszcze raz. Dzień dobry, czy dostanę... Wow, o jedno słowo więcej. Dzięki, naprawdę bardzo się staram. Moim zdaniem tym razem dźwięk R był dłuższy niż zwykle. Myślisz, że to w tym problem? Kto wie? Dzień dobry, czy... lepiej byłoby milczeć. Hahaha, przegryw? Nie martw się. Nie martw się, no dobra. Poza tym idziesz już minutę lewą nogą po asfalcie, a prawą po trawie. Co? Moja prawa noga zastygła w powietrzu. Jak długo? 50 kroków po asfalcie i 51 po trawie. Będziesz musiała cofnąć poprzedni krok. Hehehe. Jak ty to sobie wyobrażasz? To nie pierwszy raz. Nauczono cię, jak to robić, daj spokój, i jesteś taka tempa. Okej, to może nie będziemy szli, wiecie, w taki jakiś, kurczę, tryb samobiczowania tym razem? Nauczono cię, jak to robić, daj spokój. Ja nie pamiętam. Zaraz się poryczę. Znów od początku. Więc... Krok pierwszy, zrób krok do tyłu, aby nadepnąć na swój poprzedni ślad. Poczekaj, jak to krok pierwszy? A który wtedy? Wychodzi na to, że to 52. Ale poczekaj, jeśli cofnęłam się, to znaczy, że to 50. krok. Jednak nadal coś tu nie pasuje. Okej. Krok 50, zrób krok do tyłu, aby nadepnąć na swój poprzedni ślad. Czy mógłbyś trochę sparafrazować? Nie możesz powtarzać tej samej frazy, nie zmieniając w niej ani jednego słowa. Ludzie tak nie rozmawiają. Jesteś beznadziejna. Mówisz to, jakby to była moja wina. Sklep zamyka się za godzinę, więc... To będzie twoja wina, jeśli nie kupisz mleka. Kurczę, rzeczywiście. Więc jesteś gotowa? Tak, ostrożnie przesuwam nogę do tyłu, uważnie przyglądając się gęstej trawie. Gdy weszłam do sklepu, zwróciłam się do pierwszej spotkanej osoby. Dzień dobry, czy mogę...
Okej. O, przepraszam, co? O, kliknąłem. O kurde, w złym momencie akurat. O! Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Nie powinnaś była tego zaczynać. Widać, że nie zamierzasz zmieniać swojej odpowiedzi. Ryzykujesz, że skończysz nieskończonej pętli. Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Przepraszam, co? O! Co? O! Przepraszam, co? O! Co? O! On... Co on próbuje ci powiedzieć? Próbuje mnie wystraszyć, ale skąd wiesz, że panicznie boję się litery O? Dlaczego boisz się panicznie litery O? Co jest w niej takiego strasznego? Gdy tylko o niej pomyślę, widzę przerażający obraz. Mogę pokazać, tłumaczenie i tak nie ma sensu, ale uważaj, będzie mnie to kosztowało kilka... O. Okej. Osobliwe. Coś w tym stylu. Więc zostanę przy zignorowaniu jego pytania. Co? O. Co? O. Co? O. Co? O. Zbieram swą całą wolę w pięść. O. O. Mój rozmówca zatrząsł się i odpełzał. Okej, okay, mam już pierwszy achievement z trzech. O! Po prostu powtórzyłaś po nim. I to zadziałało. Rób tak częściej. Zadziałalo? No dobra. Poczekaj, powiedziałam, że on odpełzał, ale czy on naprawdę odpełzał? Nawet nie patrzyłam w jego stronę. Kiedy to niby powiedziałaś? Tak, przed chwilą. Osobiście nie słyszałem, ale ja słyszałem. Po prostu próbujesz mnie rozproszyć. Ale wiem, że moje słowa było widać na ekranie. Stoję przy regale. Na regale stoją kartony z mlekiem. Ja z kartonami stoję, a mleko leży, lub może... Ej, zwolnij! Czy w ogóle pamiętasz, dlaczego tu jesteś? Żeby kupić mleko. No to kupuj. Tutaj? No co chcesz, żebym powiedział? Przypuszczam, że coś w stylu nie tutaj. Nie tutaj, weź karton i podejdź do kasy. Zaczyna działać mi na nerwy, okej? Zgadłam pierwsze zdanie. A ty jakby na złość, jakbyś specjalnie nie zrobił przerwy przed drugim zdaniem, chcesz pozbawić mnie moich małych zwycięstw? Wzdychając wyciągam rękę, aby wziąć mleko, ale a raczej karton z mlekiem w środku. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem w środku kartonu. A raczej karton z mlekiem w środku kartonu z mlekiem w środku. Odbiór, odbiór! 15 minut zamknięcia sklepu, pospiesz się. Wspomniałem sobie, jak nazywają się te gry. Powieści wizualne. I poza tym liczby są napisane słownie. Czy powieści wizualne są gorsze niż książki? Literówki są na pewno gorsze niż książki. Ich autorzy nie są leniwi. Ty też nie bądź. Czekaj, myślałem, że ekran pokazuje tylko twoje myśli. Już nie, więc uważaj na swój język. Hihi. Ahem. W każdym razie słyszałaś mnie? Pospiesz się, bo oberwiesz, jak wrócisz do domu. Już biegnę. Dziwne to jest strasznie. Dzień dobry, czy mogę mleko, proszę? O Jezu, znowu coś się dziwnego pojawiło. Ty masz to. Oddaj. Kładę ciężki karton na kasie, oczywiście nie sam karton, tylko mleko też. Dzień dobry, mogłabym zabrać to, proszę? Nie. Proszę. Nie. No proszę, mama wyrzuci mnie przez okno, jeśli nie wrócę z tym mlekiem. Nie. Ale dlaczego nie? Daj więcej! Ale ja nie mam nic więcej! Ej! Co? O! Oni cię nienawidzą? Jesteś niczym? Zapłać za mleko. No właśnie. Haha, faktycznie, co ja bym bez ciebie zrobiła? Wyciągam pomięty banknot z kieszeni i podaję go kasjerowi. Zaczyna go dokładnie sprawdzać. Minęło około 2 dni, zanim skinął głową z satysfakcji i włożył go do kasy. Dziękuję, do widzenia. Idę znajomą ulicą obok stacji benzynowej. Karton z mlekiem obciąża moją dłoń, przypominając mi o czasach, kiedy chodziłam na fizjoterapię. Zbaczając z tematu, przy kasie dali mi reklamówkę, więc teraz niosę reklamówkę z kartonem mleka. Nie myśl o mnie źle, po prostu lubię piramidalną strukturę słów. Stacja paliw zbliża się. Jak się czujesz? Dziękuję za zainteresowanie, czuję się jak kilometrowy lód. No i co to ma znaczyć? Może kiedyś ci opowiem. Kilometrowy lód? Ale jestem naprawdę ciekaw.
No dobra, patrz. Stosunek wody do mleka w objętości zajmowanego przeze mnie powietrza wynosi około 30 do 1. Zgadzam się, to nie jest najsmaczniejszy lód, chyba że chcesz więcej wypić niż zjeść. Więc droga do sklepu od stacji to patyk, a droga ze stacji do domu to lód. Za dzisiejszy spacer moje ciało będzie za każdym kawałku... Co? Moje ciało będzie na każdym kawałku tej drogi. A potem najprostsza matematyka. Rozumiem. Czuję ruch pod stopami, ziarna asfaltu, plamy benzyny. Staram się utrzymać równowagę. Tylko jak ludzie mogą przemieszczać się na czymś tak nierównym jak miejska płaszczyzna? Delikatnie, pięta palce, liczę w myślach każdy metr przebytej drogi. Nawet zamykam oczy dla większej koncentracji. Ej, uważaj! A? Nieświadomie robię gwałtowny krok w bok. W tym samym momencie z dzikim rykiem mija mnie ogromny niedźwiedź. Ej, to ja tutaj idę! Rzuciłam pełne wyrzutu spojrzenie na szybko odchodzącego olbrzyma. Jego czerwone oczy z kolei patrzą na mnie z szyderstwem. Wziąłeś to? To ma, tam ma niezły tupet. To była ciężarówka. O, serio? Chociaż jak się na tym zastanowić, czy są niedźwiedzie z oczami z tyłu głowy? Mogłaś umrzeć. No, daj spokój. Chcesz mi powiedzieć, że ktoś na serio chciałby zabić dziewczynę z kartonem mleka? Jesteś chora? Świat jest okrutny i niebezpieczny. Tak. Nie ma mnie w tym świecie, o którym mówisz. Okej. Okay. Tutaj nie widać w ogóle strzałki. Moja podróż trwa dalej. Jakby tak pomyśleć, to droga ze sklepu ma jedną ciekawą właściwość. Dostosowuje się do mnie w najbardziej dziwaczny sposób. Kiedy się spieszę, wszystkie światła wyłączają się. Kiedy chce mi się płakać, pojawia się nade mną chmura i leje strugi deszczu, które ukrywają moje łzy. W tej chwili czuję, jak chmura powoli zbiera się nad moją głową. Jest mi smutno. Czy ty jesteś pewna, że to się dzieje naprawdę? Ale jak inaczej mogłoby być? Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że to wszystko jest w twojej głowie? A no właśnie. To w ogóle nie tak, jak było napisane w instrukcji. Najwyraźniej te tabletki też na mnie nie działają. Tabletki nie mają z tym nic wspólnego. Proszę, chcę po prostu wrócić do domu i pójść spać. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, ale proszę, przestań. Musisz zaakceptować prawdę. Nie! Musisz zaakceptować prawdę. Nie! Okej. Okay. Nie! Wygląda na to, że Staszek w ogóle mi nie pomaga. Not this time achievement zdobyty. Dobra, następnym razem spróbuję czegoś innego. Okej. Okay. Wpisz swoje imię jak na opakowaniu. A teraz napisamy inne imię. Lamilio na przykład. Mam nadzieję, że zrobisz to lepiej niż Staszek. Okej. Okay. Idę do sklepu myśląc nad tym, co powiem. Nie byłam na zewnątrz tak długo, że zapomniałam, co się mówi wchodząc do sklepu. Jestem w drodze do sklepu. Dobra, to może rzeczywiście zamknij się i idź. Tym razem. Nie powinieneś mi pomagać? Biorę głęboki wdech. Dzień dobry, czy mogłabym... Kurczę, zapomniałam. 19. próba i znowu mi się nie udaje. Zirytowana gryzę się w wargi. Więc jeszcze raz. Dzień dobry, czy dostanę... Wow, jedno słowo więcej. Dzięki, naprawdę bardzo się staram. Okej, okay, czyli tu mamy to samo. Problem w R, kto wie. Dzień dobry. I byłoby milczeć. Ha, 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 przegryw. Nie znieważaj mnie, proszę. Poza tym idziesz już minutę lewą nogą po asfalcie, prawo po trawie, okej. Okay. Dobrze, w porządku. I teraz mam kolejny wybór i teraz jesteś taka tempa. Aha, okej. Okay. Czyli te złe wybory, te wygląda na to, że Lamilio w ogóle mi nie pomaga. Dobra, następnym razem spróbuję czegoś innego. Okej. Okay. Dobra, ale teraz tak wrócimy do Staszka raz jeszcze. O, tym razem nie było jakby żadnego komentarza, okej. Okay. No dobrze, to spróbujmy dojść do tego momentu jeszcze raz. Tym razem cały czas jeszcze dokonując wyborów miłych. W ogóle ta gra ma też w ogóle tag horror. Więc experimental visual novel, nie? Ciekawe. No dobra, doszedłem do tego momentu, kiedy było pytanie, czy przyszło ci kiedykolwiek do głowy, że wszystko jest tylko w twojej głowie, teraz przemilczę. Wiesz co?
Co? Skoro jestem postacią w powieści wizualnej, chcę porozmawiać z kimkolwiek, kto to teraz czyta. Skoro tak twierdzisz, to może zgodzić twojemu powrotowi do zdrowia. Skoro tak twierdzisz... Mocno ściskam głowę rękoma i zakładam blokadę myśli. Kątem oka dostrzegam małą ławeczkę, idealne miejsce na oklepane wizualno-nowelowe monologi. Podchodzę bliżej, kładę obok siebie coraz cięższy karton z mlekiem i podnoszę głowę ku niebu. O! Co to jest? A nie mogę mówić, o, bo ona się będzie bała. Słuchaj. Jestem trochę zagubiona, haha. Rozumiem, że zaczynam wariować. Leki działają coraz mniej efektywnie, więc... Ostatecznie wszystko odbędzie się w bezboleśnie, mam nadzieję. Czy wiesz, o czym mówię? Bezboleśnie? No, jakaś choroba ją męczy, ale jak... Nie. Więc nie jestem zbytnio zaskoczona. Chyba wcale nie wyglądam jak wzorcowy protagonista, co? Szczerze mówiąc, nie czytałam zbyt wielu powieści wizualnych. Czasami tego żałuję, bo teraz samo rozróżnienie liter i słów kosztuje mnie o wiele wysiłku. A tak poza tematem. Jeśli nie masz nic przeciwko, wolałabym nie mówić o moich diagnozach. Przynajmniej zostań tym, który widzi we mnie taką, jaką jestem. Nawet jeśli cię wymyśliłam, nie odbieraj mi tego, dobrze? Nie proś mnie o zbyt wiele. Jak głupio to wszystko musi wyglądać. No ciekawe, bo protagonistka, nasza bohaterka, w sumie zwraca się do mnie, jakoby to ona wymyśliła mnie, a nie ja wymyśliłem ją. Okej. Od początku śledziłeś mnie, czytałeś moje urojone myśli i słyszałeś moje głupie rozmowy. Pewnie myślisz, że jestem szalona i dziwna. Haha. Jak to jest widzieć świat moimi oczami? Odkąd coś się stało, wszędzie widzę tylko ciemno-czerwoną krew. Nie, nie martw się o mnie, przyzwyczaiłam się do tego już dawno temu. Co prawda zapomniałam nawet jak wyglądały inne kolory. Niech tak będzie, haha. Te potwory ze sklepu nie przestraszyły mnie w ogóle, bo wiem, że mnie nie skrzywdzą. No tak, bo ona wszędzie nie widzi ludzi, tylko widzi potwory. Boi się ludzi tak samo jeszcze, tak? Więc to może być cała masa różnych fobii. Może być też rzeczywiście po części depresja z tym związana. Skoro jest na jakichś lekach, mogą być jakieś psychotropy. Czasami wydaje mi się, że sami się mnie boją. Wyobrażasz sobie? Przy okazji, jeśli nagle zechcesz zapytać, co się stało, proszę, nie rób tego. Obiecujesz? Tak. Naprawdę? Obiecujesz? Tak. Naprawdę? Obiecujesz? Tak. Naprawdę obiecujesz? Widzę, że to kilka razy trzeba tak przejść. Naprawdę obiecujesz? Tak. Naprawdę? Tak. Ciekawe, ile razy muszę to wpisać. Może będę uparty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem. Naprawdę, tak. Aha. Może się okazać, że wcale... Okej, może trzy kropki? Mówię serio. Oczywiście, że nie mogłeś mnie zapytać. Nie mogłeś nie zapytać. Ostatecznie mówię tylko do siebie. Prędzej czy później poruszyłabym ten temat. Więc naprawdę tak bardzo interesuje cię to, co się ze mną stało? Nie będę marnowała czasu. Co tu widzisz? Jakiś test Rorschacha, kurde? Co widzę? Nie wiem. Krew. Jesteś pewien? Tak, czy inaczej, to mój tata. Okej. Przynajmniej to, co z niego zostało. Jesteśmy bardzo skomplikowaną rodziną. Ale nie patrząc na te wszystkie problemy, nigdy bym nie pomyślała... Przepraszam, nie powinnam była podnosić głosu. W każdym razie, wyskoczył przez okno i zabił się. To moje ostatnie wspomnienie, potem jest długa przerwa. Dziwne, bardzo dziwne. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu udało mi się kupić coś w sklepie bez większego problemu. Oczywiście leki mi pomogły, ale... Wydaje mi się, że to bardziej twoja zasługa. Ciągle myślałam, nie mogę tego spieprzyć przed czytelnikiem, albo o mój Boże, co on sobie pomyśli. Nie wiem, dlaczego postanowiłam stać się postacią z powieści wizualnej, żeby pójść do sklepu dziś. Ale najwyraźniej się opłaciło. Dziękuję ci. Wiesz co? Mam wrażenie, że mamy pewne granice w naszej komunikacji. Tak mi się bardziej podoba. Aha, ramka zniknęła, okej. Ale i tak ostatnio jestem taka smutna. Coraz częściej myślę o tym, czym stało się moje życie, odkąd mój tata... No wiesz. Dzień po dniu jest tak samo. Próbowałem już tak wielu leków, że prawie nie czuję różnicy między nimi. Tak długo jak pomagają mi się utrzymać na nogach, jestem szczęśliwa. Haha.
Ale wiesz co? Dziś jest wyjątkowy dzień, bo mam ciebie. Jest tyle rzeczy, które chcę ci powiedzieć, ale nie wyobrażasz sobie... O, to było bardzo niegrzeczne z twojej strony. O nie. Nie będę cię naciskać, radzę ci tylko, żebyś poszła do domu. Rozumiem. A więc, drogi czytelniku, idziemy? Okej. No dobra. Gdy docieram na swoje piętro, wychylam się przez barierkę. Powtarzając tę czynność każdego dnia, jak rytuał, przestałam całkowicie odczuwać lęk wysokości. Efekty działania leków ustąpiły kilka minut temu, więc rozkoszuję się błogą ciszą. Kiedy jestem pod wpływem lekarstw, w mojej głowie grają straszne i nieprzyjemne melodie, mieszając się z dźwiękami otaczającego mnie świata. Są one w moim mózgu niesamowicie... Okej, odwracam się i idę do swojego mieszkania. Być może nie zmieścił się tekst. Wygląda jak pistolet trochę. Ciekawi mnie tak bardzo ta uboga... grafika. Ty... przyniosłaś mleko? Cześć, mamo. Czy przyniosłaś mleko? Tak, mamo. Czy pomogło ci nowe lekarstwo? Tak, mamo. Idź do łóżka. Tak, mamo. Mleko kupione. Okej. No dobrze, szanowni państwo, a więc historia tej gry rzeczywiście jest... No można rzec, że dobra historia jest, tak? Wpisz swoje imię. Stefan, rozumiem, że wszystko zaczyna się od nowa. Po raz kolejny próbuję pójść po mleko, tak? Idę do sklepu myśląc nad tym, co powiem, nie? No dobrze. Trzy achievementy zdobyte, no to rozumiem, że to, co było do zrobienia, to udało się zrobić w takim wypadku. Tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc, jak sami widzicie, prosta, krótka historia o dziewczynie. Tak pytanie brzmi, czy to jest... Pytanie brzmi, czy to jest historia autentyczna. Czy to jest jakiś sposób, w który autorka próbowała uciec? Znaczy, jakoś odnaleźć się w tej całej sytuacji, która się okazała, tak? No wyobraźcie sobie, nagle przychodzicie do domu, a tam wasz ojciec leży, wyskoczył przez okno, tak? I o. I widać, że tu są jakby... No jest to trauma, tak? Nie jest to, że tak myślałem, jakaś... Znaczy, no depresja na pewno, tak? Ale jakaś trauma posturazowa, ale niekoniecznie własna, tylko no... rodzinna, tragedia bym wręcz powiedział, tak? I bardzo mnie właśnie zastanawia, czy to jest rzeczywiście historia oparta na prawdziwych wydarzeniach i to jest sposób autorki, żeby jakoś się odnaleźć w tym, tak? Że nawet prosta wyprawa po mleko bywa w takim przypadku trudna. Człowiek normalnie nie jest sobie w stanie jakby... No myślę, że ta gra ma pobudzić do jakiejś refleksji, tak? Nie jest sobie w stanie tego wyobrazić. Nie jest w stanie sobie to wewnętrznie, emocjonalnie poczuć, co mógłby poczuć w takiej sytuacji. Nie każdy sobie chce wyobrażać szczątki swojej mamy czy swojego taty rozwalone na asfalcie, kiedy przychodzisz obok, nie? To tak trochę jakby... No nie, nie? Natomiast też nie wiemy, jak byśmy zareagowali. Teraz możemy sobie o tym gadać, tak? Nawet mogę sobie to zwizualizować w głowie, ale mnie to nie rusza, nie? Ale... No właśnie. Pytanie brzmi... Co by było, gdyby coś takiego zobaczyć? Nikomu tego nie życzę oczywiście, ale no, na razie tak sobie teoretyzuję. Więc gra porusza taki ciężki temat. Jestem właśnie ciekawy, czy to faktycznie jest temat autorki. To jest jakby... Ta gra ma sequel. Ta gra ma drugą część. Gra się nazywa wtedy Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. Czyli jest outside zamiast inside. I pytanie brzmi, jaką w takim wypadku... Czy będzie kontynuować ten wątek? Czy nie? Jakby się jeszcze nie zapoznawałem bliżej, bo chciałem na początku zobaczyć, czym jest ten krótki wstęp. Więc rzeczywiście jest to taka... Jestem ciekaw, ile osób jest w stanie... Może inaczej.
Ilu z was, oglądając całość tego krótkiego materiału, jakby, nie wiem, czy jakaś sytuacja w życiu poruszyła, ta historia gry poruszyła wasze jakieś wspomnienia z życia? Jakieś sytuacje, które wcześniej, no jakby były, nie wiem, uśpione albo po prostu, wiecie, no... Czy ta gra w jakiś sposób mogłaby wzbudzić emocje u kogoś, kto jest w stanie się do niej jakoś emocjonalnie odnieść, tak? Ja nie proszę tutaj o żadne historie, wiecie, żebyście wypisywali w komentarzach, bo nie o to chodzi. Tylko raczej, żebyście sobie może tak sobie tak po prostu, wewnętrznie, z samym sobą, zadać sobie pytanie, tak? Czy jak sobie radzę w życiu, nie? Bo jakby ja na szczęście żadnych takich traum w życiu nie miałem, żeby musieć mieć problem, prawda, ze zwykłym, prawda, chodzeniem do sklepu, ale myślę, że każdy z nas ma dni lepsze, ma dni gorsze. To jest o tyle ciekawy, ja też mam ciekawy eksperyment życiowy, tak? To jest mój, prawie zaraz będzie 8 rok nagrywania na YouTubie, dzień w dzień, gdzie bez względu na to, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, czy coś się stało, czy nic się nie stało przez 8 lat, wiecie, no stało się trochę, nie? W życiu. Jakby staram się i tak codziennie coś nagrywać, więc jakby widzicie mnie jako postać, która mówi do was w taki sposób, do mikrofonu, tak? I pokazuje wam gry i w ogóle ogólnie jest, ale prywatnie mnie nie znacie, nie? Więc dla mnie to jest taki eksperyment też osobisty. Jak to musi być? Ja nie jestem w stanie tego nawet w żaden sposób stwierdzić, tak? Jak to jest w odbiorze, tak? Że jednak czy udaje się mi totalnie zatuszować, tak? Że czasami jest gorzej, czasami jest lepiej. To jest taki właśnie mój osobisty takie wyzwanie życia. Nie wiem, dlaczego akurat ten temat mi przyszedł do głowy, ale no jakoś próbuję też zająć część tego gameplayu też takimiś przemyśleniami, skoro tutaj gra mnie pobudza, ale zacząłem od wątku, że żadnych traum w życiu nie przeżyłem aż tak mocnych. Niemniej jakby borykam się z różnymi, prawda, rzeczami, które mniej lub bardziej mnie zmieniają na plus czy na minus. Każdy na pewno ma takie sytuacje w życiu. A ja na przykład, to już kiedyś nawet opowiadałem kiedyś, że w czasie, już w okresie moim maturalnym przeżyłem, no w sumie tak, no raka. Moja mama miała raka i miała operację, akurat w okresie tuż przedmaturalnym. Na szczęście wszystko się okazało, że udało się zlikwidować i minęło już ponad dekada i jest wszystko okej, więc super. Natomiast to akurat pierwszy raz o tym powiem, ale no taka, wiecie, osobista historia, ale skoro tu jest gra poruszająca osobiste tematy, to mogę rzucić wam wątek. Mój ojciec okazał się, że ma raka prostaty i ma operację w czerwcu, więc to też takie niby wszystko wiadomo, że jest na razie okej. Nie ma, jest to oczywiście rak złośliwy, się dowiedziałem, i ostatnio przyspieszył jego rozwój, więc badania wyszły na to, że tam było wszystko w porządku, było wszystko jakby tak poniżej granicy normy, tak? Znaczy, no, była norma, ale poniżej granicy ostrzeżenia, tak? To się robi taką, robi się badania krwi i tam jest punktowo oznaczone, czy jest poprawnie, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Okazało się, że już było blisko, że już tutaj trzeba by myśleć, uważać i kontrolować się co kwartał. I nagle strzeliło w górę, nie? I nagle zaczęło się mocno po badaniu, który odprawił, mocno zaczęło się to wszystko komplikować. No więc przyspieszona akcja, prawda, i cyk, i pyk, i już czerwiec jest termin, więc to też, wiecie, niby podchodzę do tego, to spokojnie dasz radę, tak, jakby już przeżyłem jedną taką sytuację, gdzie nigdy nie było wiadomo, co będzie, tak, ale udało się i jest git. Ja staram się w takich sytuacjach zachowywać rzeczywiście optymizm życia, albo po prostu podchodzę do tego racjonalnie bardziej, na tyle, ile jestem w stanie. Gdzieś tam pewnie zamykam swoje emocje, żeby nie dały się po prostu jakby nie pozwolić im wyjść na zewnątrz, ale no gdzieś to wewnątrz w człowieku siedzi, tak? Szczególnie, że im bliżej do operacji, tam, nie wiem, no to w czerwcu, tak? No, data was nie interesuje. Nie powinna przynajmniej. Nie jest istotna. O, może tak, nie jest istotna. W każdym razie w czerwcu, więc też będę miał gdzieś tam z tyłu głowy, szczególnie właśnie w tym okresie czerwcowym, jak tam poszło, co jest grane, jak tam, czy wszystko jest okej, czy uda się go całkowicie usunąć, nie? Bo on jest skubańsko schowany. No ale dobra, zostawiając ten temat, ogólnie wnioskuję tylko i dążę do takiego małego wniosku, że no różne historie w życiu są. Ta historia rzeczywiście jest też no, wręcz dramatyczna, tak? Znaczy ona mi się tak trochę nawet, powiedziałbym, że urwała. Myślałem, że będzie poprowadzona dalej.
jest taka, znaczy, mimo że to jest krótka historia, oczywiście pobudza do takich refleksji na temat życia, lekkich, delikatnych, tak? Co by było gdyby? Że tak naprawdę, no, ja też wychodzę z założenia, że życie jest krótkie, nie? I trzeba się z niego po prostu cieszyć. Trzeba z niego korzystać, póki jeszcze jest się w stanie z niego cieszyć i korzystać. Natomiast wszystkie niesnaski, problemy, wszystkie rzeczy, wiecie, smutne, negatywne, starać się odkładać na bok, przedyskutowywać, przede wszystkim rozmawiać. Wiecie, rozmowa moim zdaniem jest najważniejsza w życiu tutaj. Cokolwiek się dzieje, rozmawiać, mówić, co się dzieje. Przeżyłem w swoim życiu sytuacje, w których nie byłem w stanie rozmawiać, myślałem, że przemilczę, przełknę i zostawię w sobie, to i tak wybuchnie. Nie chowajcie w sobie jakby żadnych takich ciężkich tematów. Jeżeli nie chcecie gadać z rodziną, z kumplami, ze znajomymi, pogadajcie ze specjalistą. Serio, to jest nic strasznego. Znam mnóstwo historii osób i takich, które kompletnie nigdy nie pójdą do psychologa, bo przecież to oznacza, że jestem wariatem i co ja będę o sobie myślał, no ale wiadomo, jak ktoś ma na przykład depresję czy jakieś problemy, no to się bardzo mocno jeszcze bardziej to się, taka śnieżna kula, tak, to się coraz bardziej, coraz mocniej odbija na człowieku i tym bardziej się od tego stroni, natomiast trzeba się przełamać, trzeba zorganizować sobie taką rozmowę, pójść, pogadać, bo naprawdę specjalista pomaga. Naprawdę rozjaśnia, pokazuje perspektywę, po to jest, żeby zrozumieć, żeby pokazać, dać drogowskaz, powiedzieć, co zrobić, co zmienić i jak żyć z tym, co się wydarzyło w życiu, albo jakoś zmienić myślenie, bo samemu nie jesteśmy czasem po prostu w stanie. Czasami potrzeba jest kogoś, kto nam powie, jak powinno być, albo wytknie, że to jest źle, to jest nie tak, to jest niefajnie. To czasami wystarczy taki mały impuls nawet. Wiele osób mi pisze w komentarzach, dobra, nie mogę powiedzieć, że wiele, bo to teraz, znaczy w sensie to i tak dla mnie jest wiele, bo to się pojawia po prostu co jakiś czas, a dla mnie co jakiś czas z takim tematem wyskakujące osoby, to jest dość takie częste. Wyskakujecie czasami z takim komentarzem, że moje nagrywania, czy że moje filmy pomagają wam w życiu na przykład, nie? I to jest dla mnie też takie fascynujące, bo przecież ja po prostu wam, nie, no jest jakiś rodzaj rozrywki, ja to rozumiem, tak? Ale nadal jest to zastanawiające, że taka działalność, kompletnie, no rozrywkowa, tak, ale skupiająca się na konkretnych rzeczach, nie jakaś taka, wiecie, prospołeczna czy propsychologiczna, że bądź dobry w życiu, rozmawiaj z ludźmi i tak dalej, staraj się pomagać i tak dalej, szczególnie w obliczu obecnej wojny na Ukrainie, która się toczy, to już w ogóle jest inny temat, nie chcę go ruszać, mimo wszystko. No jest to rzeczywiście miłe słyszeć, tak, jak czasami też mam gorszy dzień, czy załapię jakąś chandrę, czy jakiś, kurczę, taki stan depresyjny, powiedzmy, no bo czasami się zdarza, no jest tak, no, po prostu w życiu tak jest, no, jak ktoś nigdy nie przeżył jakiegoś doła, no to chyba nie jest człowiekiem, no jakiś android, to rzeczywiście, no, poprawia humor, tak, poprawia nastrój, jakby człowiek sobie myśli, że gra w gry i na tej bazie stworzył sobie życie, nie, na bazie grania w gry, no, czasami mam takie momenty, w którym myślę sobie, kurczę, ale potem zrobić coś w życiu ambitniejszego, nie? Cały czas tłucze mi się w głowę, żeby chociażby tworzyć gry przy okazji, ale kanał i tak pochłania bardzo dużo czasu, jeszcze szczególnie, że ma się dwa kanały, nie? Jeszcze planszówkowy, więc ogólnie nie mogę narzekać, tak? Nie mogę narzekać, że udało mi się mimo wszystko, no dzięki wam też przede wszystkim, tak? Że oglądacie, chcecie, komentujecie, cieszycie się, że coś tam wychodzi, że coś nagrywamy wspólnie z Korle czasem, czy ja sam, czy jakiejś serii wrócę, że macie co oglądać, że to wam rzeczywiście pomaga w życiu jakoś to nie wiem, odstresować się, czy odejść głową, umysłem od rzeczywistości i spoko. Cieszę się, że takie sytuacje się zdarzają. Fajnie, że tak jest. Ja jakby nic nie robię w tym kierunku, ale widocznie dla niektórych to wystarczy. Tak? Szczególnie dla osób, które oglądają od lat na przykład. Myślę, że to już jest jakiś rodzaj, powiedzmy, że takiego, nie wiem, że czy codziennego, mam nadzieję, że nie tak, że codziennie oglądacie coś mojego i macie już taką po prostu psychozę, ale od jakiegoś od czasu do czasu i to jest fajne. To w dwie strony fajnie działa, tak? Że ja czuję się spełniony tym, że coś jednak mimo wszystko dla kogoś zrobiłem, mimo że nie zrobiłem konkretnie dla tej osoby nic, ale ogólnie coś zrobiłem i że ta osoba też czasami napisze, tak, że coś takiego zaszło, to też jest miłe. No to jest symbioza taka, fajna rzecz, więc
Więc nawet w każdym zawodzie tak jest, tak? Pamiętajcie, że po drugiej stronie, teraz nie mówię o sobie, ogólnie, tak? Że po drugiej stronie tego YouTube'a też jest człowiek, tak? No, on też ma to, co widzicie, to, co słyszycie, jest tylko częścią, ułamkiem jego życia, tak? W zależności, ile taka osoba prywaty sprzedaje, tak? No, ja tutaj swoją prywatność bardzo cenię, co wiecie, więc o takich rzeczach raczej nie gadamy, nie opowiadam. Czasami na streamach pogadamy sobie o różnych rzeczach, ale o jakieś super prywatne rzeczy też nie pytacie, co jest fajne, ale też ja nie opowiadam i nie chcę opowiadać czasami. Ale przychodzi taki moment, pamiętam finał, pamiętam, że w Outer Wilds też taki temat się poruszył i pamiętam, że przy okazji Jezu, Spirit Farera, tak, też tam był, właśnie chyba tam poruszyłem właśnie temat raka w mojej rodzinie, więc ogólnie tak konkludując już może, bo wyciągnąłem ten materiał dłuższy niż powinien być, ale konkludując, ja też chodzi tak, siedzi mi tak czasami w głowie taka myśl, że w sumie, wiecie, no mimo wszystko wszyscy mamy gdzieś geny rakowe, nie? Więc zastanawiam się, czy ja też, nie? Genetycznie odziedziczyłem, skoro już u mojego taty jest i mojej mamy był, no to znaczy, że komórki rakowe są, tylko pytanie, u kogo wybuchnie i czy uda się zareagować na czas. Więc jedyne, co mogę jeszcze powiedzieć, na koniec, tak optymistycznie, badajcie się. Jak czujecie, że coś nie gra, po prostu pójdźcie się przebadać, sprawdźcie, co jest grane, chociażby profilaktycznie, tak? Szczególnie, że im starsi jesteśmy, tym częściej powinniśmy chociażby robić jakieś takie, wiecie, bardzo profilaktyczne, ogólne badania, krew, moc i tak dalej, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje ze sobą, tak? Mamy, nasze ciało to jest biologiczny worek. To jest system, który potrafi po prostu nawalić i dobrze jest w czas zareagować, bo życie mamy jedno, nie? I trzeba by sobie go jak najlepiej się potrafi szanować. No i to tyle. Słuchajcie, optymistycznie powiem wam tylko, że jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I to też jest fascynujące, że taka gra nagle jakby pobudziła mnie do jakichś takich tematów i trochę może poskakałem po tych wątkach jak poryb, sorry, ale jakoś tak powiem szczerze, ciekawe jest to, tak? I może właśnie dlatego ta gra w odbiorze ma tyle pozytywnych, jakby właśnie jest taka pozytywna w odbiorze, bo tu gry nie było za dużo. To była krótka, zwięzła historia, tak? Która po prostu potrafi pobudzić do jakiegoś przemyślenia, a to przemyślenie rodzi kolejne przemyślenie, więc no mam nadzieję, że u was też coś pobudziło, nie tylko może moje gadania, ale sama historia, więc jeśli tak, to super, możecie się tym podzielić w komentarzach, nie musicie, prawda, ogólnie. To tyle. I myślę, że sobie może kiedyś sprawdzę z ciekawości, co siedzi w sequelu, czy ta historia będzie się dalej kontynuować, czy może to będzie inna historia. Może też poczytam trochę więcej na temat tego, co tutaj zaszło, a może wy coś wiecie więcej na temat samego tego tytułu, może wy pośledziliście, poczytaliście i macie jakieś przemyślenie na temat tego, może coś wiecie, może tu jeszcze coś jest do odkrycia, bo tak wiecie, no nie sprawdzałem każdej wypowiedzi, mimo że gra jest krótka, no to trzeba by się poprzeklikiwać, ale po prostu zakładam, że każda negatywna wypowiedź w tej grze prowadziła nas do endingu, nie udało się pójść po mleko i wrócić z mlekiem, nie? No, to tyle. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć.